Witajcie. W poprzednich filmikach pokazywałem Wam, jak stworzyć i opisać wykres zdania pojedynczego. W każdym zdaniu wskazywaliśmy podmiot, orzeczenie, a jeśli były to przydawki, okoliczniki i dopełnienia. Słowem, wypisywaliśmy wszystkie wyrazy ze zdania i wszystkie wyrazy umieszczaliśmy na wykresie. Istnieją jednak w języku polskim takie wyrazy, które nie będą tworzyły żadnych związków składniowych w zdaniu, a zatem nie będą się pojawiały na wykresie. Wyrazy takie nazywamy wyrazami poza związkami w zdaniu. Jak pamiętacie, w jednym z odcinków pokazywałem Wam i objaśniałem, czym są związki wyrazowe, jak wypisać je ze zdania i w jaki sposób dopasować do jednego z trzech typów związków wyrazowych, czyli związku zgody, rządu i przynależności. Wyrazy poza związkami zdania, jak sama nazwa wskazuje, nie będą nigdy ani związkiem zgody, ani związkiem rządu, ani związkiem przynależności, a zatem nie będziemy ich umieszczać na naszym wykresie. Oczywiście, z punktu widzenia znaczenia zdania, wyrazy poza jego związkami mogą być istotne, mogą wnosić jakieś ważne informacje, które mogą być pomocne w rozbudowaniu naszej wypowiedzi. Jednakże z punktu widzenia analizy składniowej zdania, nie są one tak ważne, dlatego możemy je pominąć. Nie są bowiem ani wyrażeniami nadrzędnymi, ani określeniami, czyli wyrażeniami podrzędnymi. Spójrzmy na zdanie. Grażynko, Janusz zamówił kebab XD. Zdanie wydaje się dość poprawne, choć oczywiście typowe dla języka potocznego. Spróbujmy je zanalizować. Szukamy podmiotu i orzeczenia. To proste. Podmiot. Janusz, co zrobił? Zamówił. Zamówił co? Kebab? Kebab to dopełnienie. Co nam zostało? Grażynko i XD. XD to oczywiście popularny współcześnie emotikon, a Grażynko to wołacz. Ktoś mówi do kogoś Grażynko, tam zobacz, Janusz zamówił kebab. Wyrazy Grażynko i XD nie wejdą nam do analizy zdania, dlatego że Grażynko nie tworzy żadnego związku. To nie jest ani podmiot, ani przydawka, ani dopełnienie, ani okolicznik. Tak samo XD. Jest to wyrażenie, które pokazuje stosunek osoby mówiącej do całej sytuacji, ale także nie tworzy żadnego związku. Dlatego w analizie zdania tych dwóch wyrażeń nie ujmiemy. Wyrazami poza związkami zdania mogą być wołacze, spójniki, wykrzykniki, partykuły, wtrącenia oraz wyrażenia nawiązujące do poprzednich zdań. Teraz pokażemy sobie to na konkretnych przykładach. Wołacze to takie wyrażenia, którymi zwracamy uwagę odbiorcy. W zdaniach wyglądają one następująco. Januszu, chodź tu. Grażynko, biegnę do ciebie. Moi drodzy, jedziemy już. Te trzy wołacze, które są w tych trzech zdaniach, są przez mnie podkreślone. I w analizie zdania pojedynczego nie będą nigdy uwzględniane. One są w tym zdaniu, są ważne dla znaczenia każdego z tych trzech zdań, ale nie ujmiemy ich w analizie składniowej, bo nie tworzą żadnego związku. Są po prostu wołaczami i to wszystko. Wyrazami poza związkami zdania będą także wszystkie spójniki, czyli te części mowy, które łączą poszczególne elementy wypowiedzenia, na przykład i, oraz, albo, lub, więc i tak dalej. Mamy przykładowe zdanie. Adam albo Janusz zostanie wybrany. Podmiot? Adam, Janusz. Orzeczenie zostanie wybrane, bo któryś z nich? Adam zostanie wybrany albo Janusz zostanie wybrany. I mamy ten spójnik albo, który mówi nam o tym, że albo Adam, albo Janusz, ale ten spójnik w samej analizie się nie pojawi. Nie będzie nam potrzebny, więc nie zobaczymy go też na wykresie. Kolejna grupa wyrazów poza związkami zdania to wykrzykniki, czyli takie wyrazy, które pokazują silne emocje albo naśladują dźwięki. Na przykład ech, ach, hej, ups, oj i tak dalej. Przykładem zdania z wykrzyknikiem będzie ach, jak dobrze się dziś czuję. Oczywiście wykrzyknikiem będzie tu ach. I to wyrażenie nie będzie przez nas wykorzystane w analizie zdania. Wyrazami poza związkami zdania będą także partykuły, czyli te części mowy, które zmieniają albo wzmacniają znaczenie. Na przykład tylko, chyba, prawdopodobnie, może, otóż, niestety, czy. I mamy to ładnie pokazane w zdaniu. Czy Adam pojechał do domu? To jest pytanie, zdanie pytające. Wydaje się, że bez partykuły czy nie powinniśmy go analizować. A jednak mamy tutaj podmiot Adam, orzeczenie pojechał, okolicznik miejsca do domu, no i zostało nam czy. Bez tego czy
Zdanie całkowicie zmieniłoby sens. Z pytającego stałoby się oznajmującym. Jednakże w analizie tego zdania pominiemy tę partykułę, dlatego że nie utworzy ona żadnego związku składniowego z żadnym z pozostałych wyrazów. Kolejna grupa wyrazów poza związkami zdania to wtrącenia. Zazwyczaj informują one w sposób dość dobitny, kto wyraża się w danym zdaniu. Wtrącenia to na przykład: według mnie, moim zdaniem, w moim przekonaniu. Używamy ich, gdy chcemy podkreślić, że to właśnie nasze zdanie i że to my mówimy, albo ktoś mówi, na przykład według Adama, według Joli, czy w Joli przekonaniu i tak dalej. Mamy zdanie pojedyncze. Janusz, moim zdaniem, lubi Grażynę. Podmiot: Janusz. On jest wykonawcą czynności. Czynność, czyli orzeczenie, lubi. Co robi? Lubi. Grażynę, kogo co? Dopełnienie. Co nam zostaje? Moim zdaniem. To jest właśnie to wtrącenie, które podkreśla, że moim zdaniem Janusz lubi Grażynę, choć niekoniecznie musi tak być. Wtrącenie, jak można zauważyć, oddzielone jest od reszty wypowiedzenia przecinkami. Po wyrazie Janusz i przed wyrazem lubi mamy przecinki. One stanowią granicę między wtrąceniem a resztą zdania. Wtrącenia również nie będą podlegały analizie zdania pojedynczego. Ostatnia grupa wyrazów poza związkami zdania to wyrażenie nawiązujące do poprzednich zdań. Pokażemy sobie to dokładnie na parze zdań. Stok skoczył najdalej, właśnie on zwyciężył. Wyrażeniem, o którym jest tu mowa, będzie właśnie, właśnie. Dlaczego? Stok skoczył najdalej i on zwyciężył. Właśnie on. My podkreślamy, że to właśnie stok skoczył najdalej, właśnie stok i właśnie on zwyciężył. To wyrażenie nie będzie włączone do analizy zdania pojedynczego, dlatego że zarówno z wyrazem on i z wyrazem zwyciężył nie tworzy żadnego związku składniowego. Jeśli mamy problem z ustaleniem, czy dany wyraz należy do związków zdania, czy też jest wyrazem poza związkami zdania, po prostu wypiszmy sobie wszystkie związki składniowe z tego zdania. Oto przykład. Nasz Janusz niestety pojechał daleko. Wypisujemy z tego zdania wszystkie związki. Janusz to zrobił, pojechał. No wiadomo, podmiot, orzeczenie, związek główny. Pojechał gdzie? Daleko. Janusz, czyli nasz. No tu mamy podmiot i przydawkę. Co nam zostało? Niestety. Próbujemy dopasować do któregoś wyrazu. Nasz niestety nie ma związku. Janusz niestety też nie pasuje. Pojechał niestety? Też nie ma jak zadać pytania. No i niestety daleko? Też nie zapytamy. A zatem wyraz niestety będzie wyrazem poza związkami tego zdania. Teraz słowo o interpunkcji. W zdaniu wyrazy poza związkami zdania mogą być oddzielone na trzy sposoby. Przecinkami, myślnikami i nawiasem. Pokazuje to dobrze zdanie. Obiad według mnie był pyszny. W pierwszym wariancie wtrącenie według mnie oddzieliliśmy od reszty przecinkami. Tu i tu jest przecinek. Okalają to wyrażenie. Tutaj są myślniki, a w trzecim wariancie nawias. I w każdym z tych trzech wariantów to wypowiedzenie ma takie samo znaczenie i jest w taki sam sposób dla każdego zrozumiałe. Nieco inaczej jest z wykrzyknikami i wołaczami. One oznaczone być mogą, co logiczne, wykrzyknikiem albo przecinkiem. Oto przykłady. Najpierw wykrzyknik. Ach, jak dobrze się czuję. Ach, jak dobrze się czuję. Wykrzyknikiem jest oczywiście wyrażenie ach. Będzie ono poza związkami zdania. W pierwszym przypadku oddzieliliśmy je przecinkiem i potem piszemy już jak małą literą. W drugim wypadku mamy ach, wykrzyknik i potem dużą literą jak. Tak jakbyśmy zaczęli nowe zdanie, choć oczywiście interpunkcyjnie to będzie jedna konstrukcja. Teraz wołacz. Grażynko, masz ładne oczy. Grażynko, masz ładne oczy. Tutaj po wyrazie Grażynko, to on będzie tutaj tym wyrazem poza związkami zdania, postawiliśmy przecinek i potem małą literą masz ładne oczy. Jedno zdanie, jedna całość. Niżej mamy Grażynko, masz ładne oczy. Grażynko, wykrzyknik, który jest znakiem w języku polskim raczej kończącym wypowiedzenie i potem masz ładne oczy, masz dużą literą, tak jakbyśmy zaczęli nowe zdanie. A zatem na dwa sposoby możemy tych dwóch typów wyrazów poza związkami zdania używać. Moim zdaniem na pewno dacie sobie radę z rozpoznawaniem wyrazów poza związkami zdania i nie będziecie ich umieszczać na swoich wykresach zdań pojedynczych. Do zobaczenia.